Dobry! Dzień dobry. Podwieczorne wiadomości będą dzisiaj z uwagi na moje dni wolne, bo sobie odpoczywam. W tle sobie leci radio, mam nadzieję, że wam nie będzie przeszkadzało. Na razie nie mam zamiaru go zciszać, bo nawet nie mam jak mam za daleko. Chcę mi się wstawać. Czekajcie, no może mi się uda zciszyć. Ale chciałem wam powiedzieć, kochani, że dziękuję za niesamowity odzew, który się znajduje w komentarzach pod filmami, które ostatnio nagrałem. Z uwagi na to, że odmawia mi się bycia gejem, ponieważ popieram wartości patriotyczne i bronię katolików, chociaż sam nie jestem katolikiem, to nie mogę być gejem. Nie możesz! Nie możesz nie wolnać. Jak mi przykro. Kiedyś usłyszałem od jednego ziomka takie hasło: "You can't be Muslim and gay." A ja mówię: "I can, because I am." Proste jak to. Nie mogę być gejem i patriotą? Mogę, bo jestem. Ale taka pogadanka będzie dzisiaj bardziej swobodna o raczej rzeczach takich politycznych, które się dzieją. Mówiłem wam wczoraj w wycieczce autobusowej, byłem u znajomych, wróciłem późno w nocy, bardzo zmęczony. Tego już nie nagrywałem. Mówiłem wam, zaczynają być napięcia na tle rasowym w Birmingham. To jest za głośno? Za głośno. Lepiej? O. Nie, bo ja słucham radia, bo słucham wiadomości, bo chodzi też o to, co się dzieje wokół. A zaczyna się robić w chuj napięcie w Birminghamie. Na mojej ulicy mieszka jedna rodzina jamańska. Jedna rodzina. W tej części dzielnicy, mówię, bo nasza dzielnica jest podzielona na główną ulicę handlową i po tamtej stronie mieszkają Jamajczycy. Całe czarne wszystko jest. A po tej stronie, gdzie ja mieszkam, mieszkają muzułmanie. Różnych narodowości, w sensie Pakistańczycy, Europejczycy, muzułmanie, ale tu jest muzułmańsko, gdzie ja mieszkam. No z oczywistych względów tu mieszkam, tak? I ta ulica handlowa nas jakby łączy trochę, no i dzieli jednocześnie. I jak mówiłem we wczorajszym nagraniu, dla tych, którzy nie słuchali, to dopowiem, w zeszłą niedzielę w nocy Jamajczycy z tamtej strony dzielnicy urządzili sobie na tej głównej ulicy imprezę. Tam było ponad 100 osób, grała sobie reggae, muzyka i tak dalej. Jak jechałem do pracy wieczorem, przed 10:00, to słyszałem tą muzykę, nawet do mamy mówię, chyba Jamajczycy sobie jakoś święto urządzili. Wracam rano, ulica zamknięta przez policję. Pytam się w sklepie przy drodze, przy ulicy, do którego wchodziłem sobie kupić coś do picia rano, o co chodzi, a oni mówią, że w nocy była strzelanina. Jamajczycy zrobili imprezę i ktoś do nich strzelał. Strzałami raniono dwie kobiety i jednego mężczyznę. Nikt nie zginął na szczęście. I ileś tam rannych osób, kilkanaście było, bo zaczęli w panice ludzie uciekać i się tratować. To było w niedzielę, dzisiaj jest czwartek. Od kilku dni obserwujemy dziwne zachowania. Nawet moja mama zwróciła na to uwagę. Ona mówi: kurczę, tu nigdy nie przyjeżdżało tyle samochodów pod naszymi domami przez naszą ulicę, w których grałaby muzyka jamańska bardzo głośno. A ja mówię: mamo, ludzie z tamtej strony, ci czarni, przyjeżdżają tutaj prowokować. A nasi jeżdżą tam. I na naszej ulicy mieszka jeden dom, jest zamieszkały przez czarnych, przez Jamajczyków. I wokół tego domu wisi pełno flag jamańskich. Tam cały czas jest grupa ludzi wokół tego domu, jakby go ochraniali. I też leci głośna muzyka z aut i jest taki, i słychać w sensie przekomarzania się, jakby kłótnie z ludźmi, którzy tu mieszkają, czyli z Pakistańczykami, Afgańczykami i tak dalej, z muzułmanami w ogóle. Jak mówiłem wczoraj, to nie jest śmieszne, bo kruchy balans, krucha równowaga etniczna w Birmingham może być bardzo szybko zburzona. Tym my teraz żyjemy właśnie. Takie życie. A słyszeliście, co się wydarzyło w Bejrucie, nie? Ja sobie zobaczyłem to nagranie wczoraj po południu pierwszy raz i tak jak widziałem to nagranie, od którego tak jebło. Ja mówię: jebło zacnie, kurwa, co to było, nie? Wyglądało jak mała bomba wodorowa. Gadam z moim bratem, a on mówi: nie, bo mój brat mówi: nie, jakby to była bomba wodorowa, to by gościa zmiotło z powierzchni ziemi i elektronika by siadła. Ale w sumie, jak ta fala uderzeniowa przyszła do gościa, bo to on chyba na jakimś balkonie nagrywał, to go zmiotło z ziemi, bo mu telefon wypadł, to było widać na nagraniu. Słuchajcie, oglądałem zdjęcia z leju, który został po tym miejscu w porcie, gdzie niby było to coś się wydarzyło. Dziura kompletna i nowy port się jakby wybudował, bo tam jest woda tylko. To nie, ja się, trochę się prześmiewam, ale to nie jest śmieszne. Chodzi o to, że tam podobno, znaczy to było tak, jak to pierdolnęło, to ja mówię: chyba Izrael ich zaatakował. I od moich znajomych słyszę: nie, no co ty, Izrael? Ja mówię: słuchajcie, w tym samym dniu, we wtorek rano, premier Izraela ostrzegał w publicznym przemówieniu Liban, żeby zastopował Hezbollah na górach Golan, bo jak nie, to izraelska armia się sama tym zajmie. Może przypadek.
Na pewno przypadkiem nie jest to, że oprócz tego portu w Libanie podobne eksplozje miały miejsce w Amanie, takie miasto w Jordanii, jeszcze w kilku innych arabskich miastach, a nawet, i to były głównie ataki na silosy z jedzeniem, z żywnością, ze zbożem, ze zgromadzonymi źródłami jedzenia. W Polsce w styczniu spłonął w Gdyni podobno silos ze zbożem, nie wiem czy pamiętacie. 50 ton chyba tego zboża tam spłonęło. Przypadek? Możliwe. Nie chcę cytować Macierewicza. Czasem nie chodzi o to, żeby niszczyć zasoby żywności. Powinienem wstać, ale nie wstanę do tego. Nie, że jestem disrespectful, ale leci hymn południowej Afryki w razie. Znam na pamięć. No, ale wracając do naszego podwórka, nie wygląda to dobrze. Społeczność jamańska i społeczność muzułmańska od zawsze się nie lubiły. Dziwnym trafem często mieszkają w tych samych dzielnicach, dzieląc je na pół. Jakby się wzajemnie potrzebowali. Trochę jak pasożyty nawzajem. Nie lubimy cię, ale musimy z tobą żyć. Nie wstanę. Nie mogę, bo nie mogę. I przy tym wszystkim mam dobry humor? Tak, mam dobry humor, bo mam kilka dni wolnego. Mogę wreszcie odpocząć po moich tyradach 12-godzinnych pracy ponad miarę. Właśnie wczoraj oglądałem Fab News i dziewczyny z Tokio. Tam one mówiły ciekawą rzecz, że one w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, żeby nie pracować ciężko, tylko mądrze. Jako boski, obudź się. Przestań harować, zacznij zarabiać. A chociaż to, co mam, mi w zupełności wystarczy. No. Jakie refleksje mam teraz? Mam trochę rzeczy do uregulowania wśród moich przyjaciół, a oni jakoś tak zupełnie empatycznie czekają na to, więc... Nie jest źle. Powiem wam tak, dzisiaj też rozmawiałem z Aleksandrą, moją mentalną siostrą i przyjaciółką z Krakowa. Jak sobie gadaliśmy o tym, bo ona mówi tak, kiedy to się wszystko skończy? Ja mówię, ja już mam dosyć, kurwa, tego... Bo to jest szpital psychiatryczny, to co się teraz dzieje na świecie. Ja mówię, słuchaj, mówią, że na jesieni się skończy. Oby. A w ogóle widzieliście, jak Jackowski wczoraj, odcinek w godzinę nagrał, jak piał, kurwa, że miał rację, że brudna bomba gdzieś spadnie. Bo ja nie wiem, czy to chodzi o tą brudną bombę, a mało tego, ja cały czas proszę Jackowskiego, on nie odpowiada na moje wiadomości, bo go proszę, jak pan mówi, że pan coś przepowiedział 3 miesiące albo 4 temu, to proszę podać linka do tego filmu, gdzie pan to mówił. Bo ja by chętnie zobaczyłem. Ja sobie kiedyś dla jaj po pijaku i na lekkim kacu nie miałem co robić w łóżku, a spać mi się nie chciało. Zacząłem oglądać Jackowskiego z zeszłego roku z jesieni, jak on przepowiadał, że 22 października będzie wielka eksplozja na świecie. Sprawdziłem, nigdzie nie było żadnej eksplozji. Nie, że go dyskwalifikuje, zawsze mówię dyskwalifikuje, trudne słowo. Nie, że wiecie, ja mówię o tym, że on jest dobry w odnajdowaniu ludzi, ale z tą przepowiadaniem przyszłości. I słuchajcie, już podejrzane jest cały czas to, że on się cały czas tak strasznie uwiarygadnia, że on miał rację, bo coś powiedział. Chuj, kurwa, żaden jasnowidz nie przewidział tej pandemii. Żaden. Żaden, którego znam. Że to jest nieprzewidywalne działanie Matrixa po prostu. No. Mamy relaksującą muzykę, jest dobrze. No, powiem wam, nie, czy tak niby się odcipkuje, ale to jest moja reakcja na stres też trochę. Ja się martwię tym, co się będzie działo, bo to prowokowanie tu na ulicach jest niepotrzebne zupełnie, a doprowadzi bardzo szybko do jakiejś eskalacji. Moja sąsiadka dzisiaj mi mówiła, bo widziałem, że wychodziła z takimi torbami, z walizkami do auta. Ja mówię, wyjeżdżasz gdzieś na wakacje? Ona mówi, nie, jadę do mamy, do Londynu. A ja mówię, aha, no to fajnie, to do dobrego tripu. Ona mówi, nie, ja musiałam, wziąłem sobie urlop i jadę, biorę dzieci, bo mówi, ona mi tak powiedziała, mrugając okiem, mówi, wiesz co, lepiej przez ten weekend tutaj nie być. Myślę, że, znaczy, na pewno jest coś planowane, w sensie jakiejś imprezy, bo tak, dziwnym zbiegiem okoliczności, po tej strzelaninie w niedzielę, w poniedziałek w nocy, ktoś podpalił drzwi do meczetu na naszej ulicy, tej głównej. Z wtorku na środę ktoś podpalił drzwi do jamańskiego centrum kultury, które znajduje się zaraz obok tego meczetu.
To jest ewidentnie, tu jest zaczepka rasowa już teraz. Zaczęło nam się, kurwa, multikulti, to mamy. Multikulti jest dobre pod warunkiem, że jest balans, pod warunkiem, że jest równowaga, pod warunkiem, że jest zrozumienie i wzajemne słuchanie siebie. Ja jak mówiłem wcześniej, nawet te kwestie tego LGBT, ja jestem gejem, który krytykuje LGBT organizacje, nie ludzi. I też zdobywam coraz większe oznaki hejtu, ale ja nie przestanę. Dlatego, że ja chcę żyć w normalnym świecie, który będzie równy i taki sam dla ludzi, którzy... Bo ich orientacja seksualna nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy ludźmi i albo ze sobą współżyjemy i mamy coś do zaoferowania społeczności, albo nie. Proste. Prawda? Wczoraj miałem wywiad w radiu w Poznaniu, to jest właśnie Radio Poznań FM. Jak tylko dostanę linka od pana redaktora, który prowadził ze mną wywiad o 17.30, jak tylko dostanę linka do materiału nagranego, archiwalnego tego nagrania, to go wpuszczę na grupę Jakubowski76, gadam po lubię. Linka znajdziecie zaraz pod spodem oczywiście i możecie sobie dołączyć do grupy, jeśli jeszcze tam nie jesteście. Gorąco polecam. I to tyle komentarza politycznego, jakkolwiek innego. Aha, pandemia wraca, nie wiem czy wiecie, ale jest wysyp. Dzisiaj czytam artykuł. Co minutę na świecie 15 osób umiera na koronawirusa. Albo to było tak, że co 15 sekund jedna osoba. Tak to było. To nie ma znaczenia, bo to i tak jest fake. I dobrze o tym wszyscy wiemy. A wpuszcza się teraz takie informacje, bo właśnie moja mama dzisiaj mi powiedziała. Mówi, ty słyszałeś, ty czytałeś? Ja mówię, a co czytałem? Bo czytałam dzisiaj, mówi mama, czytałam dzisiaj, że w Wielkiej Brytanii znowu ogłoszono dzisiaj, że jest niesamowity wysyp umieralności na COVID-a w ciągu ostatniej doby. Nagle. Ja mówię, mamo, założyli 2 miesiące temu, że będzie druga fala, więc muszą zrealizować założenia, prawda? Tak niby prześmiewnie. Mama mówi, poczytaj sobie ten artykuł. I czytam artykuł, a tam jest napisane, że ta druga fala, która zbiera takie śmiertelne żniwo, głównie zbiera to żniwo wśród czarnej ludności Wielkiej Brytanii. Przypadek? Nie sądzę. Czarnych chcą... czarnych się chcą pojawić. To strzelanie tutaj do tej czarnej imprezy też moim zdaniem jest politycznie podszyte. Ale może mam nadzieję, że to są tylko kolejne moje chore psychiczne koronawirusowo-spiskowo-teoriowo przemyślenia. Bo wolałbym, żeby to wszystko nie było prawdą. A teraz idę robić sos grzybowy. Jak przystało na wegetarianina. I sobie go zjeść z makaronem i się położę spać, a w nocy mam imprezę. No jutro jestem znowu wolny. I będziemy robić hybrydy Elona Muska i jego dziewczyny. Ciekawe jak wyjdą. Do zobaczenia, kochani, pa, pa.